kolejna. Właśnie jestem na plantacji cebuli. Jak za mną można zauważyć, część właśnie już jest zbierana kombajnowo na przyczepy. No przyjechaliśmy dzisiaj, znaczy przyjechałem dzisiaj zobaczyć, jak wygląda plantacja cebuli uprawianej w monokulturze w aktualnej sytuacji, jaka ma miejsce, czyli w sytuacji nadmiernych opadów i problemów z nadmiarem wody. No i za chwilę Państwo przekonają się, że miejscami nie jest wesoło i zachęcam Państwa do oglądania. Właśnie są sklerocja grzyba z rodzaju sklerotynia. Sklerocja to są przetrwalniki tego grzyba, które w glebie mogą przetrwać, jak podaje literatura, od 4 do 8, a niektórzy nawet piszą do kilkunastu lat. Patrzymy dalej, aż tutaj już ciężko się grywa. Tutaj na przykład nie widać śladów infekcji. Korzeń jest, z tego co widać, biały i zdrowy, a roślina rosła praktycznie w niedalekim odstępie. Tutaj można podejrzewać, że nasilenie wszystkich tych patogenów odglebowych wystąpiło na skutek sytuacji pogodowej, jaka ostatnio miała miejsce. Mam tu na myśli bardzo intensywne opady deszczu. Także im jest wilgotniej i temperatura, powiedzmy, w granicach 18-22 stopni, tym lepsze są to warunki dla rozwoju wszelkich patogenów grzybowych. No i tym trudniejsze są to warunki, jeśli jest, powiedzmy, bardzo mokro i cały czas mamy tutaj do czynienia z padającym deszczem, z wykopaną cebulą, która no, ma problem z wytworzeniem prawidłowej łuski, która jest niezbędna w przypadku dostarczania cebul na przykład na worek. Tutaj kolejna cebula wydaje się być zdrowa. Ale tu już widzimy ślady tego bytowania, tego patogenu. Tutaj to już tak samo widać, tworzące się sklerocja, cebula jest miękka, zgnita. Pytanie, czy tylko jeden patogen powoduje to, co właśnie mamy na załączonym obrazku, czy tutaj działają te ci nasi nieprzyjaciele w kooperacji. Ale czy to nie jest sklerotia, czy to nie jest sklerotinia, czy to nie jest fuzaryjne gnicie piętki cebuli.